Coś do pana miałem, ale zupełnie mi to wyleciało z głowy. No, w samochodzie jeszcze pamiętałem, ale nie, nie miałem jak zanotować. Ostatnio znajomy powiedział i myślę, że możesz mieć podobne sytuacje. Spędzasz może wiele godzin za kółkiem, w głowie masz te dobre pomysły, ale już gdy dojedziesz do celu, to nic z nich nie pamiętasz. Ja właśnie widziałem, dawno temu prawdę mówiąc, widziałem rozwiązanie na ten problem, bardzo skuteczne. Mój znajomy po prostu woził w samochodzie dyktafon. Nagrywał wszystkie pomysły, potem dyktafon stawiał w skreteriacie, sketarka to zapisywała. No w tej chwili myślę, że dyktafony odchodzą do lamusa, dlatego, że mamy smartfony, gdzie możemy nagrywać wiadomości czy możemy wręcz dyktować głosowe SMS-y. I inny z moich znajomych w ten sposób właśnie zarządza swoimi zadaniami. Czy jadąc do pracy, nagrywa na komórkę zadania, które są do zrobienia. Nagrywa to jako SMSy, które są wysyłane na komórkę do jego sekretariatu. I nim dojedzie do biura, to tak naprawdę już ten inbox, ta lista zadań, ta, ta skrzynka odbiorcza zadań jest, jest wypełniona. Także jeżeli faktycznie masz taki problem, że myślisz dużo w samochodzie, bo dużo jeździsz, a potem te pomysły gdzieś znikają, to woź dyktafon albo nagrywaj na notatki głosowe na smartfonie, to może być dobre rozwiązanie.